Hej, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tutorialem z serii świąteczno-sylwestrowej i dzisiaj taki makijaż, który możecie wykorzystać zarówno i na święta, i na Sylwestra. Jest to mocniejsze oko w odcieniach fioletu, bardzo błyszczące, bardzo rozświetlone, więc jeżeli lubicie fiolety na oczach, to zapraszam do oglądania dalej. Standardowo zaczynam tutaj od Nivea Men. Jest to balsam po goleniu i stosuję go jako baza pod makijaż. Dzisiaj zależy mi na mocniejszym kryciu i wybieram tutaj podkład Pro Longwear firmy MAC w odcieniu NC15. Zwilżam pędzelek odrobinkę Fix Plusem z MAC-a. I wklepuję całość. Dokładam drugą warstwę tam, gdzie potrzebuję większego krycia, ponieważ ten podkład można fajnie budować. Korektor MAC Pro Longwear NC15 pod oczy. Na skrzydełka nosa, na brodę, na nos, na środek czoła i wklepuję go pędzelkiem do podkładu. Przestrzeń pod oczami utrwalam pudrem MAC Pro, jest to numer 400 plus NC1. Utrwalam też całą strefę T. A całą resztę pudruję jak zwykle, nie mogłoby być inaczej, meteorytami numer 02 Claire. Teraz też pędzelkiem zbieram nadmiar pudru pod oczami, ponieważ wcześniej nałożyłam większą ilość. Teraz zabierzemy się za brwi, przeczesuję je żelem do utrwalania włosków z Anastazji przeźroczystym. Dzisiaj użyję pomady Anastazji w odcieniu Taupe, ale dodam do niej kropelkę płynu z Inglota Duraline, żeby trochę ją rozrzedzić, ponieważ ona lubi zastygać i po prostu, żeby ją naprawić na nowo, żeby ona była bardziej kremowa, dokładamy kropelkę Duraline i w tym momencie ona jest jak nowa. Jeszcze raz wracam do żelu i delikatnie przeczesuję sam dół zewnętrznej części brwi, ponieważ tutaj te włoski mi się lubią. One po prostu lubią żyć swoim życiem, więc trzeba je utrwalić. Teraz oczywiście baza pod cienie, kolor Tattoo Creme de Rose. Wyciągam odrobinkę szpatułką, nakładam na bok dłoni i palcem nakładam na powieki. Od razu przypudrowuję to wszystko pudrem, dokładnie. I teraz mogę przejść do cieniowania i chciałabym dzisiaj zrobić coś z tymi dwoma pigmentami firmy Inglot. Jest to 112 i 114. Tak się prezentują. Tylko jeszcze nie wiem, co z nimi zrobić. Wezmę sobie, najpierw zacznę od palety Zoeva Smoky i zacznę sobie tutaj od tego takiego zgaszonego, brudnego różu, którym zaznaczam załamanie.
Teraz ten tutaj średni brąz. Jego nałożę mniejszym pędzelkiem do rozcierania w samo załamanie. Ten sam cień nakładam również tutaj w zewnętrznym kąciku oka. Od razu go rozcierając, żeby tutaj nie było plamy, tylko żeby on tak ładnie się blendował w całą resztę. Rozcieram wszystko puchaczem. Teraz cielistym cieniem czyszczę sobie granice, tak jak zwykle, pod spodem cieniowania. I teraz zaczniemy bawić się naszymi pigmentami. Chyba użyję dzisiaj tego fioletowego, bo ten turkus... No nie wiem, zaczniemy od tego fioletowego 112. I ten pigment będę nakładać na klej do brokatu firmy Kreolan. Najpierw rozkładam ten klej na powiece, tam gdzie chcę mieć przyklejony pigment. I doklejam. Za chwilę będę sobie jeszcze równała wszystkie granice. Teraz wracam do puchacza i blenduję sobie tutaj zewnętrzny kącik. Wchodzę delikatnie w załamanie. Teraz zależy mi na przyciemnieniu samego zewnętrznego kącika i wezmę sobie tutaj ten granatowy, ciemny cień. Nakładam go na pędzel o bardzo rzadkim włosiu, żeby uzyskać delikatny efekt. I przyciemniam cały zewnętrzny kącik. Wchodząc delikatnie w załamanie. Teraz jeszcze, żeby urozmaicić ten makijaż, mam tu cień firmy Kobo. Jest to taki cień w odcieniu Rose Gold, nazywa się Rosy Brown. I zastanawiam się, jak on będzie wyglądał tutaj. Przez to rozcieranie rozlazł mi się troszeczkę ten fiolet w wewnętrznym kąciku, więc wracam do kleju, do brokatu. Nakładam odrobinkę. Jeszcze raz dokładam troszeczkę fioletu. I teraz zatrę sobie jeszcze granicę bordowym cieniem. Tutaj w wewnętrznej części oka. Powiekę górną mamy gotową, więc przejdę do powieki dolnej. Zacznę sobie od najciemniejszego cienia, którego używałam. Nakładam go w zewnętrznym kąciku. Następnie bordo na ten sam pędzelek. Nakładam je odrobinkę dalej. Całe cieniowanie na powiece dolnej zamknę sobie rozświetlaczem Make Up Revolution. Jest to Vivid Baked Highlighter w odcieniu Peach Lights. I nakładam go w wewnętrznym kąciku. Teraz kreska eyelinerem Kat Von D, tak jak zwykle. Czarna kredka z Inglota na górną i dolną linię wodną. Mascara Volume Medium Lashes z Soku 2.
I doklejam tutaj moje ukochane velour lashes z Wispy Sweet Nothings. Dzisiaj nakleju Lash Grip Pink Mardel. Teraz możemy przejść do reszty twarzy. Standardowo bronzer Kobo 308. Odrobinka różu i dzisiaj będzie to chłodny Down Boy firmy The Balm. Rozświetlacz ten sam, który wylądował w wewnętrznych kącikach oka. Jest to Make Up Revolution. Na koniec usta obrysowuję je konturówką Inglot. Jest to Color Play w odcieniu 318. I na górę mój ulubiony nudziak z Avonu. Jest to Ultra Color w odcieniu Romance. Makijaż mamy skończony, dajcie znać, czy lubicie się tak malować. Bardzo dziękuję za dzisiaj i widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego, pa pa!